Witajcie moi drodzy w pierwszym z filmów serii o ASG. Powiedziałem wam, że będę robił te filmiki, ponieważ ostatnio mam zajebistą zajawkę na ASG, więc oto pierwszy z nich i oto pierwszy problem, jaki napotkałem w swojej przygodzie. A więc kupiłem sobie jakiś czas temu na stronie gunfire.pl ten pistolet firmy Specna Arms. Jest to SiBlue pistolet, SiBlue po prostu tak się nazywa. Jest to taka jakaś tam imitacja Glocka, tylko takiego trochę bardziej fikuśniejszego. No ale jak widzicie, jest bardzo fajny, fancy, złote, tutaj mieć jakieś tam różne rzeczy. Bardzo fajny pistolecik. Przyszedł on w zestawie ze swoim magazynkiem. Minus tego pistoletu jest taki, że te magazynki jeszcze dedykowane do niego się nie pojawiły. Czyli mogę mieć tylko to i to. Oczywiście, jak możecie się domyślać, idąc na grę w C-Cubie, czyli w takich close quarter battle, czyli w bardzo bliskich spotkaniach, potyczkach, no 20 kulek to może być mało. Może być i z reguły jest. Więc postanowiłem kupić coś innego. Kupiłem, to są magazynki w standardzie Glocka. Kupiłem dwa jakieś inne magazynki, prawdopodobnie firmy WE, jeśli dobrze pamiętam. I wszystko byłoby z nimi ok, gdyby nie to, że nie miały dwóch rzeczy. Przede wszystkim przez przypadek kupiłem je na butle CO2, a nie na green gas, czyli nie nabija się ich tutaj, no, tutaj przez taki zawór jak zapalniczkę, tylko były na takie specjalne naboje, do, tak jak do syfonów. A drugi problem był taki, że w momencie, kiedy wystrzeliwuje się w tym pistolecie ostatnią kuleczkę, to zamek pozostaje w takiej pozycji, czyli ewidentnie informuje nas o tym, że kulki się skończyły. Z tamtymi magazynkami było tak, że po prostu się strzelało się na pusto, bo kulek nie było. Więc szukałem magazynka, który będzie też w stanie to robić. No więc kombinowałem, szukałem i na stronie militaria.pl znalazłem takiego oto giganta. To jest też magazynek do pistoletu. Jest to magazynek do pistoletu Glock 18C. W opisie filmiku będzie link do niego. Także będzie link do tego pistoletu, żebyście mogli sobie zobaczyć i potencjalnie kupić może. I chciałem zobaczyć, czy po prostu będzie działał. Na szczęście jest takie strony jak militaria.pl, Gunfire, czy jakiekolwiek inne strony, na których będziecie kupować sprzęt, jeśli się odważycie. Mają fantastyczną politykę 30 dni, że możecie bez zwrotu, bez żadnego pytania, tak naprawdę, jeśli nie zniszczyliście nic, możecie oddać. Także bardzo polecam odpakowywać bardzo starannie, rozpinać szywki i tak dalej, bo później może na to zszyć, oddać i powiedzieć, no niestety nie działa. No więc ten magazynek, czy on działa, czy on robi wszystko tak jak należy. Więc nabiłem je gazem, włożyłem po 5 kulek i pokażę wam, jak one się spisują. W ten magazynek można włożyć 20 kulek, w ten 50. Jest to licencjonowany magazynek wyprodukowany przez firmę Umarex na licencji Glocka, więc ma nawet wszystkie oznaczenia, wszystko Glock Incorporated, Smyrna, coś tam, Glock Austria, Glock 3206, nawet część, numer części ma chyba oryginalny. No więc pokażę wam, jak się z tego strzela. Mamy pistolet załadowany 5 kulek, załadowany, strzelam sobie w garażu, w przestrzeń, w która nikomu nic się nie stanie, dlatego nie potrzebuję okularów, bo gdzieś to tam sobie leci. Poza tym mam swoje okulary. Zobaczycie sobie, jak leci 5 kulek z tego i co się dzieje, jak się wystrzeli piątą. Więc 5 kulek. Koniec tutaj. Magazynek pusto. Widzę prześwit. Zrzucamy zamek. Wystrzelił 5 kulek, wszystko fajnie. No i teraz mamy ten magazynek. I teraz pytanie, czy on zrobi dokładnie to samo i czy też mi zablokuje zamek do końca. Wygląda to przekozacko, nie powieści. Jedyny minus, latają trochę. To miałem taki problem w momencie, kiedy poszedłem do sklepu militaria.pl w Łodzi, w manufakturze, i przymierzał ekspedient mój magazynek do innych pistoletów Glocka. I jak się okazuje, tutaj nie ma luzu. Wkładając ten duży magazynek, no luz jest. Nie wiem, może będzie trzeba owinąć go taśmą na przykład, czy coś ukleić. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie spisywał. Na razie wystrzelmy sobie te 5 kulek i zobaczymy, jak ona sobie będzie dawał radę. Znowu, strzelam sobie w takie miejsce, taki kulochwyt mam zrobiony i tam sobie te kulki lecą. Czasami się odbijają, lecą mi pod nogi, ale... Robi dokładnie to samo. Więc jest, jak to się mówi, great success. Great success. Magazynek robi to samo. No oczekiwałbym, że będzie robił należycie swoją robotę, bo kosztował ten magazynek 300 zł. 1/3 tego pistoletu prawie.
kosztował. Więc super. Więc na sobotnią grę, na którą jadę, będę mógł wziąć sobie te dwa magazynki i mieć przy sobie w sumie 70 kulek. Czyli tak jak miałbym taki, powiedzmy, no, średni mid-cap magazynek do repliki. Oczywiście jest to pistolet, oczywiście będę nim mniej strzelał, nie będzie to po 50 kulek na raz w jednej serii. No, to tyle. Chciałem wam powiedzieć tylko tak testowo, zainteresować was materiałem, zainteresować was tematyką, że udało mi się znaleźć fajny magazynek do tego pistoletu, więc jest szansa, że dokupię ich jeszcze trochę. Może jeden na miesiąc, może jeden w grudniu sobie kupię, zobaczymy. Bo przekozaki są. I oczywiście sprawdzałem, można wrzucić 50 kulek do niego. Faktycznie mieści się równo. Sprężyna jest na samym dole i mieści się w niego 50 kulek. Natomiast są pewne problemy. Nie wiem, czy one wynikają z tego, że nie dobiłem go do końca i teraz jak jest dobity do końca, no to dopiero można wystrzelić i przy drugim jakimś już strzelaniu, dobiciu kulek jeszcze raz, on już nie sprawuje się tak dobrze. Ciśnienie jest trochę mniejsze, więc trzeba go nabijać do pełnego butlą. Tutaj po prostu bierzemy, dobijamy zawór i wtedy magazynek działa w 100%. Czasami puszczał mi pojedynczą kulkę, ponieważ nie był w stanie już, podejrzewam, że przez to, że brakowało już mu trochę gazu, zostawić mi kulkę w komorze i później musiałem przeładować i wystrzelić dwie kulki. Nie wiem, czy jest to kwestia tego magazynka, czy jest to kwestia gazu, który był trochę zimny po wyjęciu z paczkomatu, czy po prostu jest to kwestia tej sztuki. Na razie, no na razie mówię, kupiłem jeden, sklep Gunfire powiedział mi, że na razie nie mają zamiaru trzymać, czy mieć kolejnych magazynków tej firmy, w sensie swojej, Spekna Arms, do swojej Cyblu, swojego pistoletu Cyblu, więc jestem chyba skazany na razie na posiadanie na razie jednego. Zobaczymy, jak się będę bawił w sobotę z tymi dwoma magazynkami. Będę miał swój hełm, który gdzieś tutaj jest, będę miał swoją kamerę i będziecie mogli zobaczyć, jak się będzie grało z pistoletem. Wrzucę wam po sobocie, w niedzielę pewnie jakoś zapis tej gry, żebyście mogli zobaczyć, jak się fajnie gra z pistoletem. Oczywiście mam do tego Tracer, oczywiście jakie inne firmy, jak nie Spekna Arms, które sobie tutaj dokręcam i mam taki dosyć długi pistolet, mi się robi z tego, ale bardzo fajnie się gra, jak kulki latają po ciemku i widać. A że w kwaterze Stalkera panuje taki delikatny półmrok, nawet jak się zapali wszystkie światło, to widać fajnie trace'y kulek moich. No, moi drodzy, taki pierwszy testowy filmik z przeglądem pistoletu i przeglądem tych magazynków. Polecam jeszcze raz Umarex. Na razie się spisuje, zobaczymy jak w polu, jak to się mówi. Dzięki wielkie, do następnego razu, trzymajcie się.